Sobota Wielkanocna, nazywana również Wielką Sobotą, to jeden z najważniejszych dni w kalendarzu liturgicznym chrześcijaństwa. Jest to dzień pełen tajemnicy i symboliki, łączący w sobie zarówno smutek za ukrzyżowanym Jezusem, jak i radość związana z Jego zmartwychwstaniem. Według Biblii, po ukrzyżowaniu Jezusa ciało Jego zostało złożone do grobu w piątek wieczorem, a następnie w sobotę nastąpiła cisza grobowa. W tradycji chrześcijańskiej Sobota Wielkanocna jest dniem, w którym Kościół czeka na zmartwychwstanie Jezusa, a wierni obchodzą go jako dzień żałoby i refleksji. Podczas Soboty Wielkanocnej odprawiana jest specjalna msza liturgiczna, zwana Wigilią Paschalną. Jest to jedna z najważniejszych i najbardziej uroczystych liturgii w roku, obchodzona zwykle w nocy z soboty na niedzielę. Ceremonia rozpoczyna się na zewnątrz kościoła, gdzie wierni zbierają się przy ogniu, który jest uważany za symbol światła Chrystusa. Z tego ognia zostaje zapalony paschał, specjalna świeca reprezentująca Jezusa jako światło świata. Następnie procesja wchodzi do kościoła, gdzie odbywa się liturgia słowa, czyli czytanie fragmentów Pisma Świętego związanych z historią zbawienia. Po liturgii słowa następuje liturgia chrzcielna, podczas której dokonywane są chrzty dorosłych katechumenów, czyli osób przygotowujących się do przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego. W czasie Wigilii Paschalnej ma również miejsce obrzęd błogosławieństwa wody święconej, podczas którego wierni przynoszą wodę, którą chcą poświęcić, aby używać jej w swoich domach jako symbolu oczyszczenia i odnowienia. Woda ta jest poświęcana przez kapłana, który kropi nią wiernych i Kościół. Liturgia kończy się uroczystym odśpiewaniem Alleluja i Msza Święta.